Szczęść Boże, Artur Cieszyński, program Zrozumieć antycywilizację. Tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie dzika reprywatyzacja na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Gościem naszego dzisiejszego programu jest pan dr Jan Przybył, łączący się dzisiaj z nami za pośrednictwem platformy internetowej. Szczęść Boże, panie doktorze. Panie Arcie. Panie doktorze, na samym wstępie prosiłbym pana o przybliżenie naszym widzom zagadnienia, jakim był właśnie plan Balcerowicza, a następnie w drugiej części odpowiedzi poprosiłbym pana o ocenę jego skutków. Ja powiem tak, że zanim przejdziemy do planu Balcerowicza, to ja powiem o czymś, co miało miejsce troszeczkę wcześniej, bo to jest bardzo istotne. W porządku. Otóż ja robiłem biżuterię srebrną przez kilkanaście lat i pewne rzeczy, które zaczęły się dziać na początku lat 90. już zaczęły nas niepokoić. Mianowicie zaczęła rynek polski zalewać tandeta z zachodu w ogromnych ilościach, w olbrzymich ilościach. No i wtedy tych pracowni, które robiły biżuterię, padła znakomita większość. Dlaczego? Dlatego, że po prostu my nie byliśmy w ogóle przygotowani na to, co wiązało się z tak zwaną transformacją, z tak zwanym planem Balcerowicza. No ja nie jestem tutaj specjalistą od analizowania planu Balcerowicza, więc ja tylko powiem, jak to wyglądało w praktyce. Otóż no, otwarcie rynku. No, otwarcie rynku, to pan Józef Białek w swoich programach wiele razy mówił, że to była największa katastrofa. My nie byliśmy absolutnie przygotowani na otwarcie rynku na firmy zachodnie. No ja powiem ze swojego podwórka, kiedy robiłem biżuterię, mieliśmy możliwość zrobienia no, tam paru pierścionków dziennie na przykład. A teraz wchodzi firma zachodnia, gdzie jest automat, gdzie jest matryca. Automat, wsypuje się w automat granulat srebra, nastawia się wszystkie parametry, to srebro jest stopione, później jest wtryskiwane na matrycę, powiedzmy sobie 400 pierścionków, dajmy na to, po jakimś czasie po wtrysku po prostu wyłącza się, jak to wszystko ostygnie, wyjmuje się matrycę i pracownik tylko graduje, czyli obcina tam te łączenia między tymi pierścionkami i tak dalej, potem szlifowanie, polerowanie, ale to jest 400 sztuk. Przypuśćmy, no to może być 50, ale może być i 400. Jaką ja mam szansę w ręcznej robocie konkurować z nimi? No żadnej. Nie mam możliwości konkurowania z nimi, ponieważ taka maszyna kosztowała na dzień dobry kilkadziesiąt tysięcy dolarów. No a myśmy wtedy jeszcze no, zarabiali te po te 30 dolarów na miesiąc. No więc śmiech na sali, to oni wchodzą, po prostu robią wszystko, kupują wszystko. I teraz przeciętna firma, ona powiedzmy, no jest jakiś powiedzmy przedsiębiorca, który ma tam 5-6 milionów dolarów. Natomiast wchodzi korporacja zachodnia, która ma 5 milionów dolarów na łapówki tylko. No i jakie my mamy w ogóle szanse? Nie było żadnych mechanizmów, które by wyrównywały te szanse. To było wiadomo, że wszystko padnie. No to taka sprawa, pan Andrzej Gwiazda swego czasu opowiadał, jak to był w Stanach Zjednoczonych i jakiś tam polityk amerykański mówi, no tak, my poprzemy waszą wolność, ale co my zrobimy z waszą gospodarką? I Gwiazda go nie zrozumiał, o co mu chodzi. No tak, no przecież my nie mamy z wami szans, bo wasz pracownik zarabia 20-30 dolarów prawda, miesięcznie, a u nas by na godzinę tyle zarobił. No więc jeżeli wy się otworzycie ze swoją gospodarką, to wy nas wykończycie. No taka jest prawda, my byśmy ich wtedy wykończyli. I kiedy oni wchodzą, w tym momencie jest wycena przedsiębiorstwa. Wynajmowano firmy do dokonywania wyceny przedsiębiorstw, które miały być później prywatyzowane. Kto robił te wyceny? No jakieś podmioty zagraniczne się wynajmowały, jakąś firmę zagraniczną, która robiła wycenę tego przedsiębiorstwa. I oczywiście później, po dokonaniu tej wyceny, no ktoś tam to kupował i się okazało potem, że kupował za którąś tam część wartości, rzeczywistej wartości tej firmy, że na przykład kupiono jakiś bank, że w
wkłady w tym banku były więcej warte niż ta suma, za którą kupiono ten bank. No to jest kryminał, proszę. To jest kryminał. Myśmy nie mieli na tych warunkach, na których żeśmy dokonywali tej tak zwanej transformacji, na tych warunkach my nie mieliśmy najmniejszych szans z Zachodem. I na naszym tutaj kanale na argumenty jest taki film, jak Zachód zrobił Polskę w konia. I drugi taki film, Polska w likwidacji. To robiliśmy z panem Józefem Białkiem, dolnośląskim przedsiębiorcą, który tam nam różne rzeczy pokazywał. My nie mieliśmy żadnych szans, a mieliśmy naprawdę niezłe produkty, bo ja mam sprzęt grający, mam gramofon ze wzmacniaczami, całą wieżę z 1977 roku i to jest cały czas na chodzie, tylko igłę wymieniłem w gramofonie. Jest cały czas na chodzie i to był bardzo wysokiej jakości sprzęt, który na Zachodzie bardzo dużo kosztował. A gdzie są dzisiaj zakłady Diora, tam jakieś inne, no ktoś pokaże ruiny. I tak jest dokładnie ze wszystkim. Wielkie zakłady stilongozów, które produkowały odżyłek wędkarskich po taśmy magnetofonowe. Gdzie te zakłady dzisiaj są? Nie ma. Nie ma. Ktoś to wycenił dużo poniżej wartości. Ktoś to kupił za grosze po to, żeby to zniszczyć, żeby to zlikwidować. Panie doktorze, właśnie za to się pana siedzi, za takie rzeczy. Poruszył pan właśnie kwestię tej tak zwanej dzikiej reprywatyzacji wiążącej się z tym, że spółki państwowe były, spółki i też budynki były wyprzedawane za bezcen. Natomiast moje pytanie brzmi, to jest też taka troszeczkę powiedzmy sfera gdybania, tak? Gdybyśmy mogli cofnąć czas i na nowo podjąć decyzje gospodarcze, jaką wizję pan by, za jaką wizją pan by się optował? I mówię tutaj w kwestii dwóch stron, tak? Z jednej strony mieliśmy tą tak zwaną doktrynę szoku, która propagowała radykalne zmiany w zakresie gospodarki. Natomiast z drugiej strony mieliśmy tą teorię gradalną, tak? Która miała w sposób stopniowy przystosowywać właśnie Polaków do zmian gospodarczych. Przy czym, tutaj też troszeczkę broniąc też tą doktrynę szoku, za tą doktryną opowiedział się pan Balcerowicz, natomiast wykonanie tej doktryny no, pozostawia wiele do życzenia, tak? O czym właśnie mówimy. Wyprzedawanie państwowych spółek za bezcen no, nie jest jakby dobrym rozwiązaniem. Natomiast czy doktryna szoku będzie zła z zasady, czy może po prostu została tylko i wyłącznie źle wykonana? Trudno mi powiedzieć, że ja nigdy nie byłem jakimś tam przedsiębiorstwem. No, prowadziłem prywatne wydawnictwo przez 6 lat, no ale to przecież nie można tego nazwać przedsiębiorstwem. To bardzo dobrze na te pytania odpowiadał pan Józef Białek. Nakręciliśmy kiedyś taki film, już nie pamiętam nawet tytułu, to wszystko jest na naszym tam kanale na argumenty, nad jeziorkiem tam jeszcze w jego dawnej firmie, gdzie on opowiadał o swoich doświadczeniach w związku z wizytami w Chinach, jak to tam było, jak to rząd chiński ochraniał chińskich przedsiębiorców, prawda, i tam się nie zdarzyło coś takiego, co się zdarzyło w Polsce, bo powiedzmy taki przeskok. No mamy schyłek komunizmu, mamy tak zwane ustawy Wilczka, gdzie jest tylko kilka koncesji potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. No tam wiadomo, tam jakieś medykamenty, trucizny, materiały wybuchowe, broń i tak dalej, tam było kilka tych koncesji. No dzisiaj jest chyba ponad 200 tych koncesji. To ja nie jestem przedsiębiorcą, więc nie wiem dokładnie. Pan Białek tam ostatnio to tłumaczył. W każdym razie ludzie się nagle rzucili na produkowanie, bo nie było niczego. To była kwestia taka, rynek był czysty, nie było nic, naprawdę nie było nic i nagle ludzie się rzucili do roboty. Produkowali co się tylko dało, sprzedawali co się tylko dało, te słynne łóżka polowe. No, ulice były zastawione tymi łóżkami polowymi, ludzie handlowali z tych łóżek. Jak zarobili, to kupowali tak zwane szczęki, czyli takie metalowe budy i z tych bud sprzedawali. Tworzyły się ryneczki i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie ktoś stwierdził, że dosyć chyba. Ja tak uważam. Ktoś stwierdził, że dosyć. Polacy za dużo zarobili. Polacy się dorobili. Trzeba uporządkować rynek. I co? I nagle zaczęły te ryneczki znikać. Te szczęki, to wszystko. Zaczęto budować hale.
gdzie oczywiście miejsce handlowe kosztowało dużo, dużo więcej niż placowe tam, które się płaciło w związku z łóżkiem polowym czy z tak zwanymi szczękami. Niewielu przedsiębiorców już było na to stać. No u mnie w Łodzi na Retkini zlikwidowano taki ryneczek koło kościoła tutaj na Retkini. Zlikwidowano i utworzono taką galerię retkińską, całe, prawda, tam. I oczywiście te koszty własne takiego handlarza mocno podskoczyły, bo tu miał pod gołym niebem tam tą budę jedną, drugą. To całymi latami istniał, a nagle buch, likwidujemy tę. To i to w różnych miastach to przeprowadzono coś takiego. Polak nie może być bogaty. Polak nie może się wzbogacać. Po co? Są firmy, są większe firmy i widzimy stopniowe przejmowanie. Ktoś za tym stoi, proszę państwa. Polak ma być u kogoś wyrobnikiem. Polski, to co my dzisiaj widzimy, olbrzymie hurtownie, olbrzymie montownie i tak dalej, czyli co? Polak ma być tanią siłą roboczą. Ma pakować, ma składać, ma montować, ale nie daj Boże, żeby coś swojego produkował. To jest ta filozofia, z tego to wszystko wynika. Olbrzymie korporacje gdzieś tam i ludzie zasuwający, nie będę wymieniał nazw tego, bo pewna korporacja, która w Anglii, w Szkocji jest nazywana obozem koncentracyjnym. Tak nazywa się tą korporację, bo tam ludzie jak muróweczki zasuwają, prawda, i tak dalej. I reżim nieprawdopodobny. To jest coś niesamowitego. Polak jest przyzwyczajony do wolności, a tu nagle ta wolność gospodarcza z kilku koncesji rozrasta się do kilkuset koncesji, zezwoleń. Urzędnicy trzymają łapę na wszystkim, wszystko chcą kontrolować. Ktoś podskoczy, jest nieposłuszny, to mu nasyłają taką kontrolę i gościu się nie może pozbierać. To jest, no weźmy kwestia celulozy w Kwidzyniu. Za ile sprzedano celulozę w Kwidzyniu? Jak od razu podskoczyły nieprawdopodobnie ceny papieru? Jak wszystkie koszty podskoczyły? Polscy wydawcy wydawali na przykład wydawnictwa albumowe, jakieś inne gdzieś w Jugosławii, Bóg wie jeszcze gdzie, bo było taniej niż w Polsce. No ktoś za tym stoi, ktoś jest winien tego stanu rzeczy. Rzeczywiście, kwestia regulacjonizmu, jak i procesu centralizowania gospodarki jest negatywnym aspektem przejawiającym się w tym, że właśnie ta konkurencja przestaje funkcjonować w sposób zdrowy, w sposób, który charakteryzuje tak zwany właśnie wolny rynek. I w związku z tym pojawia się też moje drugie pytanie odnoszące się też do samej przemiany gospodarczej, która podzieliła społeczeństwo na, można powiedzieć, dwie strony. Jedna strona, która była w stanie dostosować się do nowych warunków rynkowych, która zaczęła tworzyć własne przedsiębiorstwa, natomiast druga strona no nie była aż tak, nie była w stanie się aż tak bardzo zaasymilować do tych warunków. To byli ludzie, którzy właśnie pracowali w instytucjach typu Polskie Państwowe Gospodarstwa Rolnicze, czy też inne państwowe spółki, w związku z czym był to dla nich szok, tak, że nagle nikt im nie zapewnia pracy, oni sami muszą zacząć prężnie działać. I tutaj pojawia się moje pytanie, czy przemiany gospodarcze, jakie zaszły na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, miały również wpływ na to, jak współcześnie polskie społeczeństwo postrzega zarówno kwestie wolnego rynku, jak i samych przedsiębiorców. No, ja jeszcze w 89 roku przystąpiłem do Unii Polityki Realnej. No i byłem w tej Unii Polityki Realnej przez lat 20 i doszedłem od szeregowego członka do prezesa Okręgu Łódzkiego i później do członka sygnatariusza, czyli do konwentyklu, który miał prawo wybierać prezesa. Czyli pokonałem wszystkie szczebelki, że tak się wyrażę brzydko, kariery partyjnej i zaszedłem na samą górę, po czym zrezygnowałem. Proszę państwa, myśmy wierzyli w to, że jeżeli Polakom da się możliwości, to Polacy tą swoją energię wykorzystają i no, do czegoś dojdą. Okazuje się tak, że jeżeli do roku 94-95 ktoś się nie dorobił, to później już nie miał żadnych szans, dlatego że rynek się domknął. I gadanie o wolnym rynku to jest dobra sprawa dla frajerów, bo po prostu żadnego wolnego rynku od dawna nie ma.
ponieważ no, jak się czyta chociażby takie nowelki, prawda, amerykańskie, proszę Państwa, sprzed lat 50-60, to tam już widać jedną rzecz. No a zresztą oglądamy westerny. Ktoś znalazł na swojej działce gdzieś tam, powiedzmy, złoto czy naftę. No i gdzie jest wolny rynek? Od razu się u niego zjawia ekipa panów ze strzelbami i mówi, składają mu propozycję, odsprzedaj nam tą farmę, dajemy ci 5 000 dolarów. No a tam te złoża są warte 50 milionów. No jak facet się nie zgadza, to dostaje kulkę i koniec. I to jest wolny rynek właśnie. Tu mi sprzedawca opowiadał jeden, on jeździ na giełdę rolno-spożywczą i tak dalej. I mówi, niech ktoś na tej giełdzie spróbuje sprzedawać ziemniaki, cokolwiek o 10 groszy taniej na kilogramie. No to przychodzą tacy panowie i mu przebijają opony. Tak na dzień dobry. A jeżeli się będzie dalej stawiał, no to może no, mieć połamane ręce, nogi i tak dalej. I to jest wolny rynek. Proszę Państwa, nie. Wolnego rynku od dawna nie ma. To są bandy, to są różne układy. Człowiek się przez to nie przebije. Człowieka takiego małego, przeciętnego zgniotą po prostu. A duże firmy, a na dużą firmę po prostu naślą Urząd Skarbowy, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Bóg wie co tam jeszcze. I gościu zamiast produkować, zamiast działać, to musi dokumenty ciągle wykładać jakieś tam na stół kontrolerom i nie ma czasu produkować. I cokolwiek gdzieś tam coś tam znajdą, zablokują mu konta firmy i leży i kwiczy. Nie ma żadnego wolnego rynku od dawna. Silniejszy wymusza na słabszym pewne rzeczy i koniec. Nie ma. Proszę spróbować jakikolwiek produkt polski wstawić na półki sieciowe, które są w rękach podmiotów zagranicznych. Proszę spróbować. Nie ma. To jest wolny rynek, to jest bajka. Myśmy w WPR-ze w to wierzyli. No i jeszcze są tak zwani młodzi, zwani kucami, którzy tam wierzą w jakiś wolny rynek. To jest czysta utopia. To jest, proszę Państwa, utopia. Proszę zapytać przedsiębiorców. Właśnie pan Józef Białek to wielokrotnie mówił, że nie ma czegoś takiego. I właśnie tutaj w tym przełomowym momencie, kiedy ta transformacja dochodzi, to mamy do czynienia jeszcze z jednym elementem, na który nie byliśmy przygotowani. Przed tym ostrzegał ksiądz Franciszek Blachnicki w 70. latach. Potem papież Jan Paweł II ostrzegał przed czym, że Polacy nie są przygotowani na takie otwarcie. Nie są przygotowani. W jaki sposób nie są przygotowani? A ja to widziałem. Rzucili się, nagle ludzie się rzucili na konsumpcję, niczym nieograniczoną, niepohamowaną konsumpcję i robienie biznesików wszelkimi sposobami. Pada jakakolwiek moralność, wszystko pada. Ja byłem świadkiem czegoś takiego, co się działo w dawnych komunistycznych zakładach, jak plajtowały jeden po drugim. Dyrektorzy doprowadzali do upadłości swoje własne zakłady, żeby później po przekształceniu zostać szefami już spółki jakieś tam. Ale było to tak. Były na przykład silniki, wielkie silniki do wielkich maszyn. Przechodził człowiek z młotkiem, buch w obudowę, troszeczkę wklęśnięta. Przychodził ktoś, och, brakujemy, złomujemy. I ktoś to w cenie złomu kupował. Maszyny, nowe maszyny. Prawda? Ja byłem świadkiem takich rzeczy, widziałem takie różne historie. No, proszę Państwa, tartaki. Tartaki. No w Polsce w pewnym momencie Holandia zaczęła monopolizować skup drewna. I było coś takiego, że podpisywali z tartakami umowy na wyłączność. Belgia, Holandia, umowy na wyłączność. Na wyłączność. No jak wszyscy podpisali umowy na wyłączność, to 2 miesiące, 3 miesiące nacieszyli się dużymi wpływami. I właśnie, i ta pazerność. Ci ludzie, ci nowobogascy, oni cały czas chodzili, jak dzisiaj chodzą ludzie ze smartfonami, to oni chodzili z kalkulatorami i cały czas tylko liczyli. Liczyli te zyski, tu tyle Deutsche Mark, tu tyle. I się za głowę łapali. Bardzo szybko można było zarobić duże pieniądze, bardzo duże pieniądze. I oni się tym zachłystywali, a ja ich ostrzegałem. Nie podpisujcie umów na wyłączność, bo wtedy leżycie. Tak, 3 miesiące przyszedł pan z Holandii, z Belgii i powiedział, tak, no wiecie co, ale my w tej postaci nie możemy od was dłużej kupować tych desek, bo u nas przepisy są takie, że tu muszą być impregnowane przeciwko sinicy, jakimś tam innym. Wiecie co, no my to nie mamy warunków, ale wy tutaj wybudujcie taki basen do moczenia tego drewna
Wiecie, my wam przyślemy wszystkie środki chemiczne i tak dalej, wy to tego, bo i tylko wtedy możemy od was odbierać, jeżeli to drewno jest zaimpregnowane. Otóż, proszę państwa, te środki, które oni nam przysłali, moja znajoma pracowała w Ministerstwie tam Ochrony Środowiska i tak dalej, i ona mi przysłała taką rozpiskę, że jak pokazałem tym ludziom w firmie, bo oni języków nie znali, to te środki były zakazane w większości krajów Europy. I oni chcieli frajerów Polaków w to wpuścić. A co zrobimy z tymi po tym moczeniu? A to było nad Drawą. A to wpuścicie do rzeki. Tak, wpuścicie do rzeki. Tak było. No i myśmy powiedzieli nie. Myśmy powiedzieli nie, bo oni chcieli nas wpuścić w maliny. U nich oni by płacili olbrzymie pieniądze za utylizację tych chemikaliów, tego wszystkiego. A chcieli frajerów Polaków wykorzystać. No ale wy macie umowę na wyłączność podpisaną, panowie. I tu się zaczęły schody. Tak samo było inaczej. Wielopiła. No tam przypuśćmy na wałku jest ileś pił, przepuszczają kloc drewna, wychodzi tam 10 desek i tak dalej, i tak dalej. I teraz taka piła kosztowała tam wtedy na stare pieniądze tam milion coś tam i tak dalej. No więc chytre Janusze biznesu polskiego. A gdzie? Bo to trzeba było te piły moczyć w specjalnych roztworach tam co jakiś czas, żeby te żywice, które oklejały te piły, zeszły. Bo tak to po prostu pogrubiało się cięcie i nie trzymały dechy parametrów. No to oni nie, no kto będzie co 2 godziny te piły tam wyłączał produkcję, zmieniał to, jakie to straty? Nie, nie, nie. No a potem przychodzi tir, 26 ton desek odsyłają Belgowie z powrotem, bo jest o milimetr cięcie, prawda, nie takie deska za krótka. I wtedy taki jeden, drugi, trzeci bankrutuje, bo mu przysłali 2 tiry po 26 ton każdy, prawda, i na jego koszt oczywiście. I tak wykańczano Polaków, po prostu tak wykańczano Polaków, ale Polacy też się sami wykańczali. Na przykład jeżeli ktoś zamówi drewno pierwszej klasy, meblówkę, bez sęku. A przychodzi ekipa, przyjeżdża jakaś tam ekipa z Belgii czy z tego, udają, że oczywiście tłumacz, no, bo nikt nie zna, a ja wyczaiłem, że tam jest Polak, który udaje Belga po prostu i tego. No a tamci głośno po polsku mówią, ty słuchaj, tam w środek wstawimy, tam takie różne dechy, wiesz, oni się nie kapną, a ten czystą polszczyzną mówi, ludzie, kogo wy tu chcecie robić i padają niecenzuralne słowa i tak dalej. Bardzo wielu Polaków tak się wkopało. Niewymiarowe na przykład dechy posyłali, nie tej jakości, bo myśleli, że ich tam nabiorą, a tam automat, proszę państwa, był ustawiony co do milimetra i wyrzucał po prostu dechy za krótkie albo za długie, odrzucał na bok. I wielu Polaków poszło w ten sposób z torbami, bo myśleli, że mogą tam kogoś oszukać, że mogą nabrać. Tak, proszę państwa, tak było. Ludzie się rzucili, nieprawdopodobna pazerność. Ja to widziałem. Coś strasznego. Myśmy też się podłożyli na ci tak zwani przedsiębiorcy, kolega ich nazywa Januszami polskiego biznesu, którzy by się skichali, prawda, za parę marek, sami się wkopali bardzo często. Też tak było. Panie doktorze, dziękuję za przybliżenie nam właśnie realiów dzikiej reprywatyzacji, którą część ekonomistów po dzień dzisiejszy wychwala, zachwala, gdzie teoria w znacznej części różniła się właśnie od praktyki. Niestety przez wzgląd na czas naszego programu będziemy musieli już kończyć i postawić w tym miejscu kropkę. No, także dodam jedną rzecz na koniec. Tak, słucham. Pewien biznesmen w Anglii, firma założona w 1860 którymś roku, portrety prezesów w holu, on mi powiedział tak, wy z nami, i to był 92 rok, wy z nami nie macie najmniejszych szans. My mamy 300 lat doświadczenia w robieniu biznesu, a wy nie macie żadnego doświadczenia. I tak się stało. Niestety. No, to jest smutna prawda, którą duża część Polaków musiała poznać też na własnej skórze po tym, jak zawierzyła wcześniej politykom w to, że to będzie zupełnie inaczej. Moim i państwa gościem był pan doktor Jan Przybył. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się, szczęść Boże. Do zobaczenia z Panem Bogiem.